I siup, łaczy wszystkim z tej strony plaga, jest bardzo wcześnie rano, a ja nagrywam teardown dla was. Dzisiaj bardzo solidny odcinek zbudowania solidnych budynków, tak jak widzieliście po miniaturze, dzisiaj postaram się zbudować wieżę. Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj robię. Siedzę w buldożerze. Przypiąłem do niego wszystkie kontenery, które przeszkadzały mi w budowaniu. I zastanawiałem się, czy dam radę to przeciągnąć. I zaskoczyłem się bardzo pozytywnie, bo... daję radę. W pewnym sensie daję radę. I to jest bardzo fajne. To jest mega fajne. Przypinanie rzeczy deskami stało się rzeczą po prostu fajną. No, patrzcie, bo te kontenery tam stały i mówię, kurde, jak ja zbuduję wieżę większą od tej wieży, jak tam nie ma miejsca. Więc stwierdziłem, a przypnę to wszystko, może uda się to przesunąć. I proszę bardzo, udało się przesunąć. O, chociaż o tyle. I git, jest przesunięte. I teraz mogę iść i zabrać się za prawdziwe budowanie. Pewnie zastanawiacie się, plaga, jak ty zbudujesz wieżę z głupich desek? Przecież to jest prawie nie do zrobienia. A ja wam powiem, ej, przecież to plaga, na pewno się uda. Ale to było słabe, nie? Ale no już to powiedziałem, mi się nagrało, więc... Zaczynamy. Popatrzcie, można przyczepić deskę do podłogi, to raz, a dwa, można tą deskę wyciągnąć do góry i pyk! I ona tak zostaje, więc do zrobienia jest, zrobable jest całkowicie zbudowanie czegoś tak do góry. No, to jest całkowicie zrobable, całkowicie. Patrzcie, cyk, cyk i myk, i to już jest pierwsza ściana mojego budynku. No, więc zrobable to jest. Totalnie jest do zrobienia to. Patrzcie. Ale fajnie. No i taką wieżę sobie zbudujemy i będzie turbo kozak. Turbo kozaczek. O, nie da się zrobić w tą stronę, żeby było. No i to już się nie chce. Mogę cię odklikać jakoś, zmienić przedmiot? Nie mogę. No, trudno. To zrobimy tak. I niech sobie stoi tak brzydko. Pyk. I siup. I normalnie tu zbuduję taką wieżę, że wszyscy będą pisali, ja pierdzielę, najlepsza wieża, jaką widziałem w tej grze, bo szczerze mówiąc, nie wierzę, że ktoś zrobi wieżę w tej grze. Haha, wiecie co tu zrobiłem, ha, ale żarcik, kurde, poziom żartów świdruje do góry. Dobra. Już cicho jestem, buduję po prostu. Mam nadzieję, że na premierze, na czacie piszecie teraz, ja pierdzielę, ale super to wygląda. No bo super to wygląda, moim zdaniem. Tak, naprawdę. A, trochę to za blisko postawiłem, no nie? Ale w porządku, nic się nie dzieje, no nie? Jakby chodzi o dobrą zabawę. A dobra zabawa jest dobra, zdecydowanie w tej grze. O, udało mi się tak przyczepić, jak chciałem wcześniej, ale się nie udało. A teraz się udało. No, rozumiecie. Dobra, i to jest pierwsze piętro. I tu zrobimy wejście. Tu będą drzwi wejściowe. Normalnie. I pewnie wszyscy sobie myślą, ja pierdzielę, zejdzie mu cały dzień z budowaniem. Otóż nie. Zejdzie mi jakieś 30 minut. Tyle czasu mam na zbudowanie wieży, bo nie chcę robić odcinków bardzo długich, bo nikt by nie chciał tego oglądać, prawda, tak długo. Więc zrobimy je krótkie. W miarę. Całkiem krótkie. W każdym razie, no... najwyżej sobie obejrzycie na dwa razy, czy coś. Na pewno jesteście bardzo ciekawi, jak mi pójdzie to budowanie, więc może zostaniecie tu chociaż na 15 minut. Nie, mam nadzieję, że nie proszę o zbyt wiele. A, i coś chciałem jeszcze powiedzieć. Seria Teardown cieszy się ogromnym zainteresowaniem na kanale. Bardzo mnie to cieszy też. Jak jesteście nowi, to zostawcie sobie suba, bo suby są ważne. Już wam powiem, dlaczego tak marudzę o te suby, ale... po pierwsze, fajnie mieć dużo subów, spoko, jakaś tam liczba, choć to tylko liczba. Ale po drugie, przede wszystkim, jak oglądając mój film, jako nowa osoba na przykład, stwierdzacie, o, ten kanał mi się podoba i zostawiacie łapkę w górę i suba, to wtedy YouTube stwierdza, ej, te filmy mogą się komuś podobać, może zaproponuję je komuś innemu w tej samej kategorii wiekowej albo w podobnych upodobaniach filmowych. I on wtedy proponuje i mam dodatkowe zasięgi wtedy, no nie? Także jak nie masz suba i nie zależy ci bardzo na tym, żeby go mieć, ale zależy ci na tym, żeby ten kanał się rozwijał, to zostaw suba i wtedy będzie kozaczek. No, będzie kozaczek, bo może mi zwiększyć zasięgi dzięki temu. Dziękuję z góry. Dobra, mamy normalnie parter zrobiony. Trzeba zrobić schody teraz. Trzeba zrobić schody i trzeba jakoś tam wejść sobie na górę. Ja zacząłbym od czegoś takiego.
O, coś takiego bym zaczął. Cyk. O. I to będą w jakimś sensie schody, no nie? Szkoda, że to nie jest obiekt 3D, ten podgląd budowania deski, bo ciężko się czasem zorientować, czy on stoi do góry, czy nie. No ale ten, no trzeba wprawy nabrać po prostu. O, tu są schody, cyk, bardzo, bardzo ładnie nawet wyszły. W sensie, nie wyszły źle, myślałem, że wyjdą gorzej. O, o, ale to zrobię teraz. Teraz będziecie ze mnie dumni, bo zrobię to tak. No nie, tego nie chcę. Nie, oddaj. Ej, zrób się prosto. O. Cyk, dobra. Patrzcie. Wchodzi się tu i tutaj jest, tu jest taka półeczka, no nie? I schody tu są sobie, no nie? Sobie? O kurczę. Muszę jeszcze jedną zrobić, bo musi się to... No, zepsuło się całkiem. Lepiej sobie zapiszę. To nie musi być ładne. To po prostu musi być, bo ludzie liczą na to, że to zbuduję, a nie liczą na to, czy to będzie ładne, czy nie, więc nie przejmujcie się, jeżeli wam się nie podoba. To nie o to chodzi. Kurde, te schody naprawdę źle działają. Ja teraz nie chodzę. Ta postać sama się porusza po tej krzywiźnie tutaj okropnej. No, niestety. Dobrze. I teraz potrzebujemy do góry jedną taką. O, tak bardzo do góry. Fajnie. O, i to już jest belka piętrowa. Można powiedzieć. Da się wejść, spoko. I cyk. O, i cyk. I cyk. I cyk. I fajowo jest. Siup. No, kozaczek, no. Kozaczek po prostu. Cyk. I to już jest pięterko. I tu można wykładać podłogę. Jak się uda oczywiście. Postaram się tą belkę tak połączyć tu najdalej. O, uda się nawet. No to git. To git, jak się udało. I od tej belki to już z górki. Ale tu się narozwalało. Nie będę tego poprawiał, bo zepsuję jeszcze bardziej wiadomka. O, tu zrobię dodatkowy schodek. Tu zrobię dodatkowy schodek. Będzie to lepiej wyglądało. Tam na dole też można tak zrobić w sumie. Bo te schody takie wyszły trochę dziurawe. O, teraz od razu lepiej wyglądają. Szczególnie te na górze ładnie wyszły. Te na dole może nie. Ale te na górze są kozak. Tutaj zrobimy podłogę. Ona nie musi być taka super szczelna, no nie? Mniej więcej, no, żeby to wygląda jak podłoga, więc jest podłogą. O, wyjdźmy z takiego założenia, dobra? Dzięki. Dobra, tu trzeba stąd złapać deskę tam. Cyk. No i kozak. Ja pierdzia, ale kozaczuń. nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja uważam, że satysfakcjonujące jest budowanie w tej grze bardzo. No, ciekawe, czy poleci do góry i się będzie trzymać. Otrzyma się. To git. Dobra, to gites. Myślę, że teraz skończymy już robić ściany i zaczniemy robić tak po prostu do góry, żeby to nabierało wysokości. A co do ściany, jakichś upiększeń, to się wstrzymamy. Ten dół wygląda nieźle, a zobaczymy, co dalej będzie się działo, nie? No, myślę, że damy radę zrobić ładnie to. O, zrobimy tak po skosie tego. Czemu by nie? Dobra, trzeba to połączyć. Cyk, fajnie. O kurczę, spadłem na dół. Okej, tu się będzie ciężko budowało. Tu, od tych desek. O kurczę, poszło w dół. No dobra, to już wiemy, że będą wady konstrukcyjne drobne. Drobne, nie jakieś bardzo duże, ale będą. No, już się pojawiają. Trzeba uważnie dobierać miejsca łączenia deskowych rzeczy, bo... No to pójdziemy do góry. To tu, fajnie. To tu. Dobrze wygląda, jak prawdziwa wieża. No, najważniejsze i najtrudniejsze jest to, żeby były schody do góry. Bo ja nie chcę, żeby to była wieża taka udawana, tylko prawdziwa wieża, na którą rzeczywiście będę w stanie wejść. A nie jakaś popierdółka, że o, bum, tralala, zbudowałem wieżę, ale nie mogę na nią wejść, no nie. No wiecie, nie o to chodzi w tym wszystkim. Musi być naprawdę wieża, a nie na niby. O, dobra, git. Wygląda to okrutnie, okropnie, ale wygląda. No, działa. A o to przecież chodzi wszystkim nam, żeby to po prostu działało. Okej. Może nie aż takie wysokie, no ale coś takiego. Zacznę tu już robić schodki, no nie? Już te schodki nie będą takie kozackie, jak były wcześniej. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Trzeba, wiecie, sprężać ruchy, żeby to rzeczywiście było wysokie. O kurczę, no i sprężyłem ruchy za bardzo. Ale spoko. Poradzimy sobie z tym problemem. Git. Gites. No nie, muszę tu podejść.
i tak to zrobić. Dobra, git. Na, jak na razie nawet na tą wieżę da się wchodzić. W miarę, powiedziałbym, przyzwoicie te schody działają. No, tu wygląda to okropnie. Ale to nie problem, żeby to połatać jakoś, no nie? No, elo. Działa, działa całkiem nieźle już. No teraz to już są rampy, nie schody. Ale ważne, że są, okej? Bo im wyżej idę, tym gorzej to wygląda, no niestety, no. Przykra prawda, ale prawda. No. Dobra, podłogi trzeba zrobić. Podłogi, dobrze. O nie, coś tu spierdzieliłem troszeczkę. Ale nie jakoś tak super bardzo, więc luz. Pyk, fajnie. Cyk, siup. Siup. Oj, kozak, i podłoga jest zrobiona. Ważne, żebym przed nią nie wypadał, no nie? I to jest priorytet, jakby nie patrzeć. Może sobie grę zapiszę, bo wiecie. Quick save. Tak, dobra. Idę zobaczyć, jak to wygląda z dołu. No okrutnie to... Okropnie to wygląda po prostu. Okropnie, szczególnie tu brakuje trochę ściany. Dodam trochę, bo wiecie, tak... O, dla wrażeń estetycznych. Teraz to już mamy okienko. O, jak tu ciemno się zrobiło, jejku. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Do góry. Myślę, że tych desek, co idą do góry, musimy robić coraz mniej, żeby to nie było... O kurczę, wypadłem przez moją podłogę, przez którą miałem nie wypadać. No, widzicie? Trzeba wprowadzić korekty. Dobra. O, o, trzymaj się! No jakby nie wszystko zawsze musi się udać, no nie? Najważniejsze, że nie zawaliła się cała wieża, tylko dwie deski, no nie? To jest... Muszę szybko robić łączenia, żeby to naprawdę nabierało stabilności. Zrobię jedno na środku i o, zrobię coś takiego. To doda stabilności bardzo. Dobra, myślę, że po trzy deski na każdą ścianę mniej więcej. I będzie ok. Później będziemy ewentualnie zapełniać te ściany, ale nie o to chodzi. W tym wyzwaniu najważniejsza jest wysokość wieży. Chcę doścignąć tą wieżę, która została tu stworzona z cegieł. To jest mój priorytet w tym wyzwaniu. Tego się trzymajmy, ok? Uda się albo się nie uda. Oj, to nam weszło trochę do środka wieży. To niedobrze. Trzeba by tą belkę poprawić, bo nie chcę marnować miejsca aż tak bardzo. Wiem, jak to się skończy. Źle się skończy. O, o, o. Dobra, jeszcze jedną. I od razu cyk. O, no i git. Wygląda bardzo solidnie. Bardzo solidnie to wygląda, więc na chillku. O, to przyczepimy jeszcze tu. I git jest. Dobra. Schody. Te środkowe deski muszą się tu zacząć pojawiać regularnie. Dobra, schodki. Tu jest jeden schodek. Oj, dużo... Wypadłem przez podłogę znowu swoją. Nie no, muszę te podłogi pozalepiać chyba. No, tu trzeba dodać troszeczkę. Dobra. Tu drugi schodek. Cyk, fajnie, fajnie jest. Tu możemy łączącą belkę dać i trzeci schodek. Taki w połowie, żeby się łatwiej wchodziło. Tu kolejny schodek. Za nisko go dałem, dobra. Git. 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 Dobra, wchodzi się. I się weszło, idealnie się weszło, bym powiedział. Naprawdę bardzo, bardzo wygodne wejście. Nie wiem, czy to nie są najlepsze schody, jakie zrobiłem do tej pory. Takie bardziej zakręcone, ale wygodnie się po nich wchodzi po prostu. Okej. Dobra. Tutaj zakryjemy to deskami i nikt nie zauważy. Majster, będzie dobrze. Panie kierowniku, będzie okej. Żona będzie zadowolona, no nie? Tu podłogi będą równiutkie. Dzieciaki będą biegać, nic się nie stanie. Panie, taką proste będzie pan miał podłogę, że rumba będzie śmigać, no nie? Ta. O jejku. No, zaczynają nam uciekać te deski na boki troszeczkę chyba. Troszeczkę, nie jakoś bardzo. Nie powiedziałbym, że bardzo, ale troszeczkę tak. Troszeczkę tak. No, troszeczkę tak. Ile to już czasu? 14 minut. Dobra, połowa czasu, to wiecie, na chillku. Tak mniej więcej połowa czasu myślę, że to jest, więc jaki chciałbym poświęcić na to budowanie. Więc totalnie na luzie. Totalnie na luzie. Możemy jeszcze dużo zdziałać. Tak, dużo zdziałać, możemy dużo wybudować. Tamta deska się okazała trochę krzywa, ale spoko już. Myślę, że
pójdziemy teraz w prędkość budowania, niekoniecznie w dokładność. Te pierwsze piętro miało być ładne, bo musi być stabilne, ale reszta chyba nie musi. Zresztą, trzyma się to jakoś. Myślałem, że się będzie gorzej trzymało, a tu proszę. Trzyma się całkiem nieźle. Naprawdę. Nie wiem, czemu te deski się ustawiają w taki sposób, no ale to już nic nie poradzę. Chcę dodać troszeczkę na stabilności, więc robię jeszcze łączenia takie środkowe, bo myślę, że prędzej czy później się zacznie nam to gibać. I nie chciałbym tego po prostu. Więc piętro niżej też zejdę i też dodam, żeby nam się bardzo nie gibało. Tutaj te deski chyba były krótsze. Dlatego może to się tak nie rzucało w oczy, że ich nie ma, tych łączników. Ale tutaj widzę ogromny problem. No, to naprawdę źle wyglądało. Dobra. Jest okejka. Powiedziałbym, jest naprawdę spoczko. Dalej jestem zdumiony, że to w ogóle działa, no nie? W sensie, że ta gra jest gotowa na takie budowanie i jej to nie przeszkadza. W sensie, nie mam żadnych lagów, spadku FPS-ów, problemów optymalizacyjnych. Nic się takiego nie pojawia, po prostu buduję. O nie! O nie! O nie! Kiedy ja zapisałem ostatni raz, kurczę, i właśnie jak mówiłem o braku problemów, to się pojawił taki problem, że się zapadło. 16 minuta w budowie, coś czujesz, dawno nie zapisywałem. No, tak, przepadły mi, o nie, przepadły mi całe dwa piętra. Całe dwa piętra, dlaczego ja zapominam o tym zapisywaniu? No dobra, nie ma tego złego. Ja myślę, że te dwa piętra były zbudowane za szybko i dlatego się to wszystko rypło. Tak, może tak być, że właśnie dlatego się rypło i może to dobrze, że je straciłem wszystkie, bo zrobię od początku dużo lepiej. Dobra, ale nie no, musi być rekord pobity wysokościowy na tej mapie, czyli musi być ta wieża wyższa od tamtej poprzedniej. Już wiemy, że jest się to w stanie zapaść. Już wiemy, że potrzeba bardziej się postarać. Znowu się zapada? No bez jaj, że to, co zbudowałem przed chwilą, się rozpadło. Wow. No dobra. Jeszcze bardziej. Nie przekombinować, bo chyba przekombinowałem z tymi łączeniami. W sensie... muszę to zrobić dobrze. Muszę to zrobić dobrze. Oj, znowu wypadłem przez tą podłogę głupią. Ajajaj. Ajajaj, to jest cały czas ta sama dziura. Cały czas ta sama dziura to jest. Nie wiem, co się dzieje z tą grą, ale mam dziwne wrażenie, że ona ma mnie dosyć jednak. W pewnym sensie. No, gdzie lecisz? No, gdzie? To będzie nam przeszkadzało bardzo. Nie wiem, co się stało, nie? Ale jakby od tego momentu stało się naprawdę trudne to budowanie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Dobra, teraz nie ma prawa to spaść. Się tak trzyma. Te narożne musimy tak łączyć. O, żeby one się trzymały tak, to one w żadną stronę teraz się nie mają prawa gibnąć. Na oko. Tak na oko nie mają prawa się gibnąć nigdzie. Moim zdaniem. Dobra. Oj, to wyszło bardzo niskie. No, bardzo, bardzo niskie. Ale spoko, wydłużymy to później. Dobra. Cyk. Cyk. Te narożne, o git, i one teraz, no nie ma opcji, że się wywróciły, skoro mają dwa punkty podporu, takie solidne. O git, fajnie. To trzeba postawić tutaj jeszcze, cyk, fajnie. Fajnie, dobra, trzyma się, quick save. Quick save'uj szybko, gościu, bo niedobrze to wygląda. No, zaczynam odczuwać dziwny niepokój. No, troszeczkę nam się ta wieża tu zakręciła. To niedobrze. Dobra, środkową deskę mamy, to się do niej przyłapiemy. Ja nie wiem, czy nie pójdę na dół i nie pouszczelniam troszeczkę. Bo to piętro wydaje się być dobre. Poza tym rogiem tutaj wygląda nieźle, ale tam nie mam, kurde, chyba dostępu. O, wejdę z tędy i zrobię tu porządny pal do góry. Oj, dobra. Trzyma się jakoś. Idę na dół i porobię tutaj parę usztywnień, bo myślę, że to nas straciło, że tu na dole nie ma takich usztywnień w ogóle. I ta podstawa musi być bardzo solidna. Bardzo, bardzo, bardzo solidna musi być. Wiemy o tym już teraz. Wcześniej może sobie nie zdawałem z tego tak bardzo sprawy, ale teraz naprawdę. Dobra, ja nawet pójdę o krok dalej i zrobię coś takiego, że zacznę łączyć to troszeczkę też. Bo się gibie się, no. Się gibie jakimś cudem. Nie wiem dlaczego, ale gibie się.
No, ładnie wyszło to piętro. To chyba najgorzej, jak do tej pory wygląda. Chyba najgorzej, jak do tej pory. No dobra, ale idziemy wyżej. Idziemy. Pniemy się w górę. Go. Dawaj mi schodki. Teraz schodki to już nie problem. Będziemy robili... O, kurczę. Będziemy robili od tej środkowej deski i będzie git. Dobrze. To jest za niskie zdecydowanie. A nie jest za niskie. No dobra, to schrzaniłem troszeczkę. Dobra. Dobrze. Środkowa deseczka w górę, cyk. Ona niczego nam nie zawali raczej. Teraz tak, boczna deseczka jakaś musi wyjść do góry. I od razu ją połączymy na boki. Oj, to źle wygląda bardzo. Nie złapałem się tutaj. Tak sobie poszła po prostu. Dobra, git. Ta deseczka w górę. No, ona nie jest nam potrzebna. O, ta tutaj, cyk. Złapało się, fajnie. Teraz trzeba dotrzeć tu. Oj. Schody tędy. Przepodłogi tam zbudować może. Może to jest dobry pomysł nawet, bo bez podłogi to lipa. Zbudowaniem będzie. Ojej. No, troszeczkę lipa. Dobra, cyk. Fajnie. Bardzo fajnie. O, teraz to się... Przepraszam bardzo, czemu tu nie ma żadnej deski do góry. Strasznie się wszystko kołysze. Nie wiem, czy zauważyliście. Pewnie tak. Oj, troszeczkę spadłem. Nie, okropnie to wygląda tutaj. Te schody szczególnie są niewygodne. Bo najgorsze jak do tej pory. No. Tak, bo już zaczynałem się spieszyć. Na początku szło to nieźle całkiem. Co tu się stało? Nie wiem. Coś upadło na dół chyba. Jakby. No. Jakby coś upadło na dół. Chyba. A to jest środkowa belka dopiero. Ojejku. Jeszcze muszę całą jedną stronę zbudować. Bardzo długie mam te deski. Muszę zacząć z tego korzystać, bo nie korzystam z tego, że one są aż takie długie. Dobra. O kurde. To wygląda naprawdę źle. Ten róg tutaj, który się tak spierdzielił, wygląda mega okropnie. Mega okropnie, naprawdę. Tak bym go podsumował. Jest mega okropny. Dobra, tutaj brakuje trochę podłogi nam. Więc sobie zrobimy podłogę. Fajnie. Cyk. Że to się jeszcze trzyma jakoś. No. Ta, jakoś. Jakoś to dobre słowo. Bo naprawdę się to jakoś trzyma. Na pewno nie solidnie. No. O kurde. Ajajaj. O nie. Dobrze. Dobra. Fajnie. Cyk. Cyk. Git. Do środkowej deski schodek. O nie. Dobra. Wyszedłem z tego jakimś cudem. Quick save. Myślę, że jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby osiągnąć wysokość tamtej wieży. Naprawdę blisko. Coś tu ze schodami poszło bardzo nie tak. Bo bardzo trudno jest mi wejść na górę. Tabelka tutaj przeszkadza po prostu. Dobra, ale jestem wyżej. Jestem wyżej i wieża wygląda okropnie. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że wygląda po prostu okropnie. Jak na nią patrzę, to wow. Nie wiem, jak się to trzyma. Te wyższe piętra wyszły paskudne po prostu. Paskudne. Naprawdę. Dobra, podłogę dawaj, solidną. Solidna podłoga, to jest to, co chcę tu mieć. La. Czy to się właśnie gibie w jedną ze stron? To się ogólnie gibie. Cała ta góra się bardzo gibie. No, może dlatego, że nawaliłem tych desek coraz więcej. Dobra, cyk. Ale to jest solidne, kurde, no. To ma tyle podpór, że musi się trzymać. Po prostu musi. Myślę, że to nie ma prawa się nie trzymać. W pewnym sensie. Bo jest po prostu bardzo dużo takich połączeń stabilizujących. Ja zacznę trochę może do środka się wkręcać z tą wieżą. W sensie uszczuplać ją. Okej, to niech sobie leci. Nie jesteś nam potrzebna, desko. Ta deska nam jest bardziej potrzebna. Dobra. Okej, tu się coś rozdzielać zaczyna dziwnie.
Dobra, ta deska mogę mi tak nie łączyć na siłę. Strasznie się tam coś tłucze na dole. Nie wiem, o co chodzi. Ojej, bardzo się rusza wszystko. No, o nie. Chyba jest dużo już takich wiszących desek. Czemu to nie chce stać? Dobra, dobra. Będę musiał łączyć to szybciej troszeczkę po prostu. Tak, tak. Fajnie. Nie ma to żadnej stabilności. O, do środka coś takiego zrobię. Dobra. Tu nie ma deski do góry. A powinna być. I znowu jest problem, żeby ją postawić. Dobra. Dobra. Bardzo straciliśmy na stabilności. Naprawdę bardzo. No, tak okropnie, okropnie bardzo jest na stabilności falnięte. Dobra, tu trzeba to połączyć szybko. To nie wiem, co tu się już dzieje. Teraz tu już jest zlepek desek. To już nie jest wieża. O! Właśnie dupło. Dobra, dobrze, że przed chwilą zapisałem, więc się nic nie dzieje, no nie? Ale naprawdę dupło. Solidnie. Mam nadzieję, że to teraz się nie wywróci. Świeżo po wczytaniu. O nie. O nie, to się wywraca świeżo po wczytaniu. Bardzo niedobrze. Muszę stąd zejść jak najszybciej chyba. Okej. Może przeżyję. I jak najszybciej zrobić tutaj jakieś sporniki dodatkowe. Bardzo, bardzo sporniczy ten dodatek tutaj wyszedł. Tak. Tak. Za dużo tego tam jest po prostu. Po prostu jest tego za dużo. Na moje oko. Wskakujże. Skakuj na górę. Oj, git. I teraz to się będzie trzymać, powiedzmy, że. Mogę do podłogi? Nie. A do tego mogę. Dobra. Muszę zacząć budować takie sporniki. Jakieś dodatkowe, żeby to się trzymało. O kurde. Już chyba się za bardzo spieszę. Ta. Ale musi być limit czasowy. Musi być. Nie ma, że ten, przebacz. 27 minut, dosłownie 3 minuty mi zostało jeszcze budowanie. Nie mogę na to wejść, bo jest za strome. O. Git. Dobra. Dobra. Musi coś takiego tutaj być. Musi być jakaś boczna konstrukcja, która to trzyma w górze. Tak. Git. To drugie piętro trochę złapać do tych podpór, to będzie git też. O nie, to strasznie krzywe jest. Ja pierdzielę. O, to jest dobry pomysł. Wchodzić na tą deskę i z niej łapać. Tak, tak, tak. Dobra. Trochę to dało na stabilności na pewno. Szczególnie ten bok tutaj. Mam nadzieję przynajmniej taką. Powinno zadziałać. Jeszcze tu. O, git. Dobra, safe. Fajnie, zapisane. Wygląda dużo stabilniej. Idziemy w górę. Pniemy się w górę. Szybko. Szybciuchno. Dobra, deska środkowa. Bardzo ważna. Proszę się trzymać. Zrobimy to na pewno. Ta. Bo to może tu oddam. Ojej, wypadam przez podłogę. No, podłogi to tu jest duży problem, w sensie nie ma ich. Okej, schodki. Schodki do góry. Musimy iść wyżej. Musimy się ruszać cały czas. Ta deska tutaj jest bardzo niepotrzebna, w sensie będzie bardzo przeszkadzała w chodzeniu. Nie wiem, czemu ją postawiłem, ale okej. Ważne, że jestem w stanie tu wejść. Nieważne, że nie jest to do końca wygodne. Pracować trzeba. No, nie zjeżdżaj mi, kurde. Zjechał mi normalnie jak po zjeżdżalni w pewnym momencie. Okej. No właśnie! No dobra, mówiłem o tych niewygodnych schodach i to się mści teraz na mnie, bo nie jestem w stanie wejść za wysoko. Dobrze. Tu połączenie do środka, cyk, fajnie. Tu można zrobić podłogę, wychodzi na to, bo schodkom to nie będzie przeszkadzało. Okej. Tu połączenie do tego, fajnie. Fajnie. Czy ja już jestem na poziomie? Nie jestem jeszcze na tym poziomie. 29 minut, kurde. Dawaj, jedno pięterko jeszcze, żeby zrobić, no. Jedno pięterko i chyba będę danzo. Wygram challenge, jak zrobię to pięterko. Łap się. Cyk. Fajnie.
Nawet to dobrze wyszło, bo będę miał mniej desek. Troszeczkę. No, musimy uszczuplić tą wieżę. Ten szczyt przynajmniej. Ze środka połączę to tu. Cyk. Fajnie. Środkowa. Cyk. Cyk. Dobrze. I tutaj. Cyk. 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 Fajnie. Git to wygląda. Możemy zwężać, myślę, tą wieżę bez problemu. Kurde, jeszcze parę minut. Mam nadzieję, że przeżyjecie to, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy niż planowałem. Nie wiem, którędy tu będę wchodził. Chyba tędy. Tu jeszcze dam deseczkę taką. Quick save. O nie, to się akurat gibie teraz. W trakcie quick save'a. No, gibie się. Ale chyba się nie wywraca. Tak, to się po prostu przesunęło delikatnie. Dobra. Wejść na górę szybko. Żeby udowodnić, że jestem w stanie tu wejść. O, to super wejście zrobiłem. Tu? Dobrze. Tu? Fajnie. Tu? Dobra. Czy jestem wyżej? No nie, nie jestem wyżej. Na pewno jeszcze nie. Teraz super ekspresowe budowanie. Z plaksem. Ło! Trochę spadłem sobie. Nie wiem, gdzie ta deska się przyczepiła. O nie, nie jestem w stanie stąd wyjść. Jakby do końca. Dobra, muszę sobie schodek tu zrobić. Hop. O nie, spadłem jeszcze niżej. No, mści się na mnie już to wszystko, że tak buduję na szybkiego. Tu. Git. Tu, fajnie. Dobra, tu są schodki niby. Dobra, tak się dużo lepiej robi schody na zasadzie rampy. Dużo wygodniej się po nich wchodzi. To się nam wywróciło tutaj troszeczkę. Nie wejdę tam. Kurde, dawaj. Do góry. Do góry jeszcze. Jeszcze trochę musisz, no. Jeszcze wytrzymiesz, wieża. A, to się obaliło po prostu. Dobra. Bo nie zdążyłem złapać. O nie, to pójdzie w dół. O nie. Ale się zatrząsł świat. Ale się zatrząsł świat. Strasznie. No wypycha mnie ta wieża stąd. Nie chce mnie tutaj. Nie no, muszę wywalić te deski chyba. Ło. Dobra, wpadłem z powrotem. Git. Ta deska. Pistolet mi daj. Jeb. Dobra, załatwione. Ta deska była tu bardzo przeszkadzająca. Dobra, łap się i łap się. Git, dobra, stoi. Tu podłogi trochę, fajnie. Wchodzimy wyżej. Tu do tego, fajnie, tu podłoga jakaś. Cyk, spoko. Dobrze jest. Tu trochę podłogi, dobrze. I do góry. I w bok, i do góry. Oj. Nie, niech se to spada. Nie potrzebuję cię tutaj. Cyk. Dobrze. Trzyma się. Ajajaj. Dobra. Jest dobrze. Jest naprawdę nieźle to wygląda. Dobra. Schody rampowe raczej. Dużo wygodniejsze. Okej. Okay. Tu powinno coś iść do góry. Zdecydowanie. Do środeczka. Schody rampowe. Pyk. Okej. Okay. Fajnie. O, tu mogę wejść od razu wyżej. Czy ja oficjalnie już jestem wyżej niż tamto? No, myślę, że jestem bardzo blisko. Naprawdę. A stabilności tu bardzo brakuje. To już jest teraz budowanie naprawdę tylko po to, żeby pójść wyżej, nie po to, żeby to się trzymało. No, poważnie. Oj, to dupnęło sobie. Trzeba będzie zrobić nowe. Cyk. O nie, to też dupnęło sobie. O nie, wszystko sobie dupnie zaraz. Ajajaj. O nie. O nie. Aj. Myślę, że 34 minuty minęły. To już jest wystarczająco dużo. Prawie udało się zbudować wieżę, która jest tak samo wysoka jak ta wieża. Myślę, że byłem bardzo blisko. Czy się udało, sami ocencie w komentarzach. Ja się bawiłem bardzo dobrze przy tym. Nie jest łatwo. Myślę, że musiałbym wymyślić nowy system i od początku do końca
troszeczkę solidniej to budować i wtedy może by się udało. Ale to było pierwsze podejście bez żadnych ćwiczeń i wyszło naprawdę fajnie. Strasznie mi się podobało budowanie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, yo, yo. Pamiętajcie o subie.